Jeżeli chodzi o moją zmianę wizualną, to u mnie na lodówce wisi zdjęcie, które, że tak powiem, towarzyszyło całej edycji Big Brothera, gdzie mam te 13 chyba kilo więcej i to zdjęcie jest dla mnie przestrogą, szczerze mówiąc, i cały czas jak tam patrzę sobie na tą lodówkę, to mówię, nie, nie idziemy w tą stronę, więc to jest dla mnie dobra motywacja. A jak to zrobiłaś, że schudłaś te 13 kilo? Bo to wiesz, jest jednak wyczyn taki naprawdę imponujący. To wielki brat na pewno skutecznie, że tak powiem, do tego się przyczynił. Tam jedno jajko na śniadanie, chleb jak sobie upieczę, ci to będzie, a jak nie, tydzień prasłowiański, jeden garnek i może tylko ryż, tak? Natomiast oczywiście było to większym wyzwaniem po wyjściu. No i tutaj aktywność już fizyczna wchodzi w grę i to poobcinanie tych wszystkich pokus, chociaż to nie jest łatwe. Ja skłamałabym, gdybym powiedziała, że w ogóle teraz to już tylko wszystko jest fit, ponieważ kilka dni temu zjadłam całą czekoladę, żeby nie było. Natomiast no staram się, że tak powiem, trzymać jakby ten kierunek, który sobie obrałam, a ja tak mam, że jak mam cel, to do niego dążę.